Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W tym filmie przeniesiemy się do świata gry Bioshock, by poznać historię podniebnego miasta Columbia, miejsca akcji na obecną chwilę ostatniej odsłony serii, Infinite. Materiał zawiera spoilery dotyczące fabuły gry, także jeśli chcielibyście poznać ją samemu, lepiej nie zostawajcie tu dłużej. Reszcie życzę miłego oglądania. Columbia jest dziełem życia samozwańczego proroka, Zacharego Comstocka. Nazwa ta stanowi odwołanie do żeńskiej personifikacji Stanów Zjednoczonych. Miasto według założeń stanowi uosobienie wszystkich amerykańskich ideałów, takich jak demokracja, równość oraz wolność. Jego mieszkańcy szczególną uwagę przywiązują do wartości konserwatywnych, rodziny oraz tradycji. By poznać przyczyny narodzin Columbii, musimy cofnąć się do rzeczywistych wydarzeń historycznych, konkretniej do 9 grudnia 1890 roku oraz masakry nad Wounded Knee, rzezi dokonanej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych na Siouxach. W amerykańskiej historiografii wydarzenie to widnieje jako ostatnia bitwa armii USA z Indianami. W rzeczywistości było to starcie jednostronne. Amerykanie bali się nowo powstałej religii, zwanej tańcem ducha, która mogła spowodować powstanie rdzennej ludności. Strach napędzała lokalna prasa nawołująca władze federalne do interwencji. Jednym z uczestników masakry był protagonista Bioshock Infinite, Booker DeWitt, żołnierz 7. Pułku Kawalerii. Targany wyrzutami sumienia postanowił porzucić dawne życie. Przyjął chrzest, zmienił imię i nazwisko. Od tej pory zwał się Zachary Hale Comstock. Jakiś czas później oznajmił światu, że ukazał mu się anioł, który chciał, by ten zbudował podniebne miasto. Raj dla prawdziwych bogobojnych Amerykanów. Miało pokazać światu wyjątkowość tego wielkiego i wspaniałego narodu. Podróżować po świecie i propagować amerykański sen. W 1892 roku Comstock poznał Rosalind Lutyce, genialną fizykę kwantową, która pomogła mu zrealizować ten cel. Wsparcia udzielił mu również rząd Stanów Zjednoczonych. Miasto składało się z kilku latających wysepek, dookoła których nieustannie poruszały się mniejsze statki powietrzne. Kolumbijskie budynki umieszczono na ogromnych maszynach opartych o technologię podobną do zasady funkcjonowania balonów. Do poruszania się po mieście wykorzystywano sterowce oraz podniebne gondole i barki. Ważnym elementem sieci transportowej były powietrzne szyny. Od początku istnienia władzę w Kolumbii sprawowała partia założycieli, na czele z prorokiem Zacharym Comstockiem. Mieszkańcy oddawali cześć ojcom założycielom, czyli twórcom Stanów Zjednoczonych, w poczet których zaliczali się między innymi George Washington, Thomas Jefferson oraz Benjamin Franklin. Abrahama Lincolna uważano za zdrajcę i wcielenie szatana. Columbia reklamowano jako idealne miejsce do życia, sprzyjające założeniu rodziny, jednak posiadała jeszcze jedną funkcję. Była potężną bronią. Dzięki swej mobilności mogła przenieść się w dowolne miejsce na świecie bez uwagi mieszkańców powierzchni Ziemi. Pragnący wielkości Columbii, Comstock, dzięki pomocy Rosalind, zaczął podróżować między wymiarami, chcąc ujrzeć przyszłość. Miało to jednak dla niego negatywne skutki uboczne. Mocno się postarzał i stracił płodność. By dokończyć dzieło, potrzebował następcy. Była nim Anna, córka Bookera DeWitta z innej rzeczywistości. Comstock porwał dziewczynkę i uznał za swą córkę. Wiernym wmówił, że została ona poczęta wskutek boskiej interwencji, a ciąża jego żony trwała zaledwie tydzień. Dziecko ochrzczono imieniem Elizabeth, ogłoszono barankiem Columbii. Zbudowano dla niej ogromny pomnik anielicy, będący w rzeczywistości więzieniem chroniącym ją przed zepsuciem świata na zewnątrz. Dziewczyna posiadała moc otwierania wrót do innych rzeczywistości. Znajdujący się w pomniku syfon ograniczał te zdolności. By zabezpieczyć się przed zemstą DeWitta, Comstock wymyślił proroctwo dotyczące fałszywego pasterza. Jego znakiem rozpoznawczym były inicjały Anny DeWitt, które nosił na prawej ręce. Booker napiętnował się nimi po tym, jak oddał córkę Comstockowi. Nad Elizabeth nieustannie czuwał Szczebiot, ogromny ptak, hybryda maszyny i człowieka stworzona przy pomocy tej samej technologii, co tatuśkowie z Rapture. W 1895 roku pozycja proroka została zachwiana, w momencie gdy jego żona Annabel, mając dosyć kłamstw, postanowiła wyjawić prawdę obywatelom Columbii. Ten zdecydował się ją zabić, zanim to zrobi. O morderstwo oskarżył swą czarnoskórą służącą, Daisy Fitzroy. Ta jednak nie dała się pojmać, uciekła i dołączyła do Vox Populi, grupy złożonej z pogardzonych mieszkańców miasta, robotników oraz kolorowych. Szybko piła się w ich hierarchii. W 1899 roku w Chinach wybuchło powstanie bokserów, skierowane przeciw coraz większej ingerencji mocarstw kolonialnych w wewnętrzne sprawy państwa środka. Gdy Comstock dowiedział się, że bokserzy wzięli do niewoli grupę amerykańskich obywateli, postanowił ruszyć i sprawić, by ci, którzy podnieśli rękę na Stany Zjednoczone, gorzko tego pożałowali. W 1901 roku latające miasto otworzyło ogień w Pekinie, skierowany w stronę chińskiej ludności cywilnej.
Społeczność międzynarodowa potępiła to działanie, a rząd Stanów Zjednoczonych rok później oficjalnie wyrzekł się Kolumbii. Następnie miasto zniknęło gdzieś w przestworzach i niewielu wiedziało, jak się do niego dostać. Zaczęto je nazywać demonem wędrującym z miejsca na miejsce, narzucającym swą wolę mieszkańcom ziemi. Zachary Comstock uznał to za zdradę i stwierdził, że prawdziwa Ameryka znajduje się już tylko w przestworzach. Świat to Sodoma i należy go zniszczyć. Przez zabawy proroka Rosalind i jej męskiego alter ego Roberta miasto było rozrywane przez dziury czasoprzestrzenne. Pod swą utopijną maską Columbia skrywała mroczne oblicze. Była uosobieniem tego, co najgorsze w Ameryce. Stoją rasizmu, niewolnictwa, próżności, szowinizmu i głębokich podziałów społecznych. Wszystko to usprawiedliwiono boską wolą. Vox Populi początkowo planowali pokojowo wpływać na władze Columbii. Działali jako reprezentanci klasy robotniczej i mniejszości rasowych. Jedyne czego chcieli to równości, uznania za ludzi, godnych warunków pracy. Fitzroy zrozumiała, że negocjacje nie dają żadnych rezultatów. Gdy w 1903 roku stanęło na ich czele, Voxi przeszli do bardziej radykalnych, terrorystycznych metod. Zasłynęli z brutalności, lecz nie różniła się ona od tej, którą reprezentowała policja oraz wojsko podniebnego miasta. Vox Populi w języku łacińskim oznacza głos ludu. Przedstawiciele grupy głosili poglądy anarcho-komunistyczne. Daisy aresztowano w 1909 roku. Trafiła do centrum reedukacyjnego. Zajmowała się nią specjalna komisja próbująca zbadać, na czym polega jej fenomen. Okazało się, że w teście inteligencji Daisy osiągnęła lepszy wynik niż badający ją dr Francis Pinchot. Założyciele postanowili zrobić kobiecie lobotomię, by uczynić ją bardziej służalczą. Jednak zafascynowany nią Pinchot w noc przed planowanym zabiegiem wręczył jej klucze oraz sporą ilość pieniędzy i wyjaśnił, jak uciec z budynku, w którym się znajdowała. Mimo otrzymanej pomocy Daisy zastrzeliła doktora. Mniej więcej w tym samym czasie rodzeństwo Lutis w jednej ze swoich podróży ujrzało, jak Columbia pod przywództwem Elizabeth zaatakowała Nowy Jork 31 grudnia 1983 roku, czym spełniła proroctwo Comstocka. Robert i Rosalind postanowili temu przeciwdziałać, dlatego też w 1912 roku zaczęli sprowadzać z innych wymiarów kolejne wcielenia Bookera DeWitta, złamanego przez los detektywa agencji Pinkertona. Jego zadaniem było odebranie Comstockowi Elizabeth. 6 lipca tego samego roku Columbia świętowała dziesięciolecie swej secesji od Stanów Zjednoczonych i to właśnie tego dnia rozpoczęła się akcja Bioshock Infinite. Nasz bohater przyspieszył bieg wydarzeń. Wojna między Voxami a założycielami weszła w decydującą fazę. Miasto zostało zniszczone, a Comstock i Fitzroy zginęli z rąk pary głównych bohaterów. Elizabeth ostatecznie odkrywa pełnię swoich mocy. Zaczyna rozumieć, że wspólnym punktem dla każdej z równoległych rzeczywistości jest chrzest Bookera. Wraz ze swymi odpowiednikami decyduje się zabić go w każdym świecie w tym samym czasie. Po to, by Comstock nigdy się nie narodził, a Columbia nie powstała. Miasto uchowało się jednak w kilku światach, tak samo jak Comstock i sama Elizabeth, czego dowody mamy w DLC Burial at Sea. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Do następnego razu. Cześć!